jadę do więzienia i cię przeklepię do końca. Franek zrobił gnój. Franek zadzwonił do policjanta, który wsadził tego chłopa, kogo mam kartę SIM do więzienia i ten policjant jedzie na więzienie mu wpierdolić. Winchester? Kurwa, 3 w policji, najgorsze. Co ty mówisz? 3 minuty, żeby wrócić na więzienie. Gwarantuję ci, że kurwa cała policja będzie cię... Jedź na więzienie. Podwijaj szefa policji. Ty... Jadę, kurwa. Ty dobry ogi? Co? Bo 11, zapraszam na komendę Mission Roll. Ty, to my chyba. A co dziwne, przebywał on w naszym raptorze policyjnym. Proszę? Ogólnie to Franek poddymił. No w chuj. Bo Fernando powiedział, że się zna z szefem policji i go nie podwinie. Kurwa, Janek, chodź. Franek, ja swoją kartę dałem, kurwa! Les? Siemano. Siemano, siemano, siemano. 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 Raz. Siema. O siemano. Halo, słyszysz mnie? No. Nie słyszysz? Halo. No. Halo. Halo. Dobra, chyba się słyszymy. Słuchaj, jest akcja, wchodzisz to? A co jest? Mamy ten, 2 kontenery do przemycenia. U2 również. Kurwa, Gołda, powiedz mi szczerze, skąd masz kartę, bo zaraz wyjmę kurwa jednostkę stanową i jadę do więzienia i cię przeklepię do końca. Słuchaj, no... Kurwa, skąd masz kartę, Gołda? Kto ci znowu kolejną zapasową tak kartę przyniósł? Nie, jadę na komendę, wyjmuję jednostkę stanową i jadę do ciebie. Co za strzał był? Nie, no tak to nie będziemy się bawić. A powiedz mi, ja z tej komendy to możesz jakieś C4 pobrać? Gołda, kurwa, jestem za 3 minuty na więzieniu. Ja jak znajdę przy tobie tą kartę, to będziesz siedział w najciemniejszym... Proszę cię, przyjedź, to ci jeszcze wpierdol spuszczę. Nara. O kurwa, Franek zrobił gnój. Franek zadzwonił do policjanta, który wsadził tego chłopa, kogo mam kartę SIM do więzienia i ten policjant jedzie na więzienie mu wpierdolić. Ale przynajmniej wiem, jak się nazywam. Gołda, zdradził mi informację, mam nickname Gołda. Ale Gołda to jest tych chłopców, O kurwa, to ja mam jego SIM kartę. Jednostką stanową na więzienie. Prawdopodobnie George Gołda dostał znowu kartę SIM. O kurwa, na razie... Ty nie mówcie, że to ja, kurwa. Ranek podymił. A pierdolę, nic nie... Oj, chuj. 21 do 99. O kurwa. Nawet na radiu zgłosili najgorzej. Jakiś gościu idzie, kurwa, faktycznie w stronę. Co ty mówisz? Jak ma, bo ja nie mam GPS-a, sprawdźcie go ten. Winchester? Kurwa, 3 w policji, najgorzej. Co ty mówisz? O kurwa. Tak podebił do szefa? Ale Franek nawet nie chciał! To miał być niewinny prank, jak u Marcina Dubiela. Kurwa. Czekaj, bo on jedzie, on... Czekaj, widzę kogoś na win... Ja bym chciał tam dronem być, żeby widzieć, jak chłopa mi wpierdala. On nie wie, o co chodzi, kurwa. Jest na więzieniu teraz. Ale będzie zjeba, ty. Jak to? Niech nic nie wie. No co ty. Nie wiemy. Dobra, czekajcie, podjechał pod więzienie. Główne, dobra. A ta weta zapierdala. Kurwa, na nie widzę się na więzienie. Adam 21, 9, 23 na więzienie. Gdy miał szefa policji zapisanego? Sullivan, kurwa. Śmiesz. Śmieszne telefony z Frankiem Porówą. Kurwa, ja Jupiterem powinienem zostać. Ty, plus jeden. Zawsze można wyjebać tą kartę SIM i powiedzieć, że nie wzięliśmy. Ty.
Racja, zatrzymaj auto. Czemu? Nie, jeszcze nie? Dobra, pasuje, pasuje. Czekajcie, Janek jedzie. Ja zadzwoń do niego i powiem, kurwa, uciekłeś z więzienia. Nie, no on teraz jest na tym więzieniu, to nie może być. Janek zapierdala wręcz. I? No, na V-Maxie. Komenda Mission Row, po prawej mi Jana. Kurwa, telefon. No, gadaj, o kurwa, podat radio. Szef policji dzwoni. Raz, dwa, trzy. Masz 3 minuty, żeby wrócić na więzienie. Gwarantuję ci, że kurwa cała policja będzie cię szukać za to. Tak? Możecie, to białe bufalo jest. A jak uciekłem, powiedz mi? Boję ci się śmieszna karteczka i fajny otwarty styl modelu. Fajnie, że ktoś wytrychował ci. Super, super, gratuluję. Jedziemy. A i tu się mylisz. Tu się mylisz. Dobra! Sullivan, stary byku, robimy tak. Załatwiaj mi 4C4, laptopa i rozchodzimy się. A! I czyścisz kartotekę Abdulowi. Kurwa, sygę dodaj. Kurwa, na tą wisi wyrok śmierci, proszę cię. Ooo, ale wiesz, żeby mi dać wyrok śmierci, to musisz mnie skazać najpierw. A skoro mnie nie ma w więzieniu... Kurwa. Ruda, za godzinę maksymalnie jesteś z powrotem. TikTok, TikTok. O kurwa, ale gnój. Na krzesło mnie wsadzą, szefie. Nie, no ciebie nie, tego chłopa. A, racja. Nie wjeżdżam od trąby reaweniu kierunek. Południowy, ponownie wjeżdżam na tręgę. Zawracam. Ja jestem ciekawy ogólnie, jak to się rozwiąże. Bo ogólnie szef policji powiedział, że jestem frajer, bo wytrychem sobie otworzyłem cele. Chciałbym, że on był frajerem. Kurwa. Teraz kurwa gościu na pewno dostaje tą karę śmierci. Ja pierdolę. Nando 2. No. No siemano, załatwiłeś? Kurwa stary, problem. Jaki jest problem? No bo policja zaczęła łapać tego. Łapać zakładników, bo za to, że są postawieni. Dostają wyroki. Teraz nikt nie chce normalnie siadać do auta. Kurwa, a nie masz klamy? No właśnie mam, tylko sobie tak podnaśle się na zakładnika, kurwa, nigdy tego nie robiłem. Jak nigdy nie robiłeś? Przecież żeśmy w zeszłym tygodniu poddymiali. No właśnie, kurwa, jest problem. Bo ja się boję. Czego się boisz? Przejdziesz na piątkę? Poddałaś ludzi. A milion na koncie chcesz mieć z Pacyfika? 20. Przydałoby się pieniądze zawsze. No właśnie. Kurwa. No nie wiem stary, no zobacz jak to będzie. Słuchaj, chuj z tymi podstawionymi. Bierz klamę i podwijaj ludzi. Weź tą jakiś busa albo coś takiego i podwiń. 8 potrzebujemy, tylko na ciebie czekamy, stary. Dobra, no zobacz co to się... Albo ty! Mam lepszy pomysł. Kurwa, Fernando. Jak to zrobisz, to ci dwie bańki odpalę. Bo my mamy taki plan, że to wyjdzie na pewno. Jedź, dostałem cynk. Jedź na więzienie, podwijaj szefa policji. I chuj z tymi zakładnikami. Szefa policji mówi? Na więzieniu jest sam, dostałem kurwa SMS-a. A wjazdu nie zrobią? Gdzie na więzieniu, zanim tam jednostki podjadą, proszę cię. Ale nie na więzieniu, na Pacyfiku jak będziemy mieli. Nie zrobią wjazdu. Mam takiego chłopa, co będzie negocjował. I on to ogarnie, a my w tym czasie... No, nie mogę ci powiedzieć, bo to jest tajne, ale uwierz mi, to wyjdzie. No dobra. Jedź teraz, zanim ten szef policji spierdoli, podwijamy go, on będzie warty jak 16. Zgłaszam. Dobra, postaram się ogarnąć. Tylko klamę weź, żebyś z palca do niego nie celował. Dobra, wiesz. Może ogarnę. Dobra, bajerka, czekam na sygnał, mordeczko. Dobra, czekaj. Dobra, pasuje. 08, jednostki wyjadą na hostel situation, nie wszedłem na czwórkę. Kurwa. Goście, nie znamy, żeby pomóc, żeby zajebał. No mówię, co to jest, ty? To jest Fernando 2! I co on ci powiedział? Ja pierdolę. No powiedziałem mu, że Fernando jedzie teraz podwinąć Grega Sullivana. No powiedział, że ma klamę, więc... Tylko, że się trochę boi, bo mu ostatnio wjazd robili. Jest
nowa niestety. Ty... Jadę, kurwa. Ty dobry Jogi? Co? To chyba był jego głos. Ja pierdolę. I on tym pijnikiem jechał? Chyba tak mi się wydaje. Chodź. Ja pierdolę, żeś podymił ty. Tak mocno? Poszło to w ragiu? Ja nie wiem. Prawie tylko telefonem się bawi. A co z tym szefem policji? Jest cały czas na więzieniu? Jest. Dobra, pasuje. Ja piorniczka. Nie stoją tu? Chyba stoją. Gdzie? Tak, jadą tam. Gdzie jadą, bo nie widzę. Na ulicy mi? A na ulicy. Mhm. I teraz tak. Nie trzeba wyłączyć? My podjeżdżamy, zatrzymamy to porwanie i dostajemy awans. Proste. No kurwa. Danek to wszystko wymyślił, kurwa, fabuła bardziej zaawansowana niż dom z papieru. Sądziłem, że powiesz coś innego. Ależ co? Nic wiem. Prawie, ty to mądry człowiek jesteś. No, zdarza mi się. O kurwa! A wiesz, że jak szef postrzeli tego chłopa, nie? No. To my go musimy przejąć i go wypuścić czy coś? Żeby dybu nie było? No dobra, to się załatwi. O, że my go wieziemy na szpital czy coś. Nie pójdziesz, że tamten uciekł coś. Tylko w krzaki walnie i tyle. No. Bo 11, zapraszam na komendę Mission Row. Ty, to my chyba. Kurwa, czekaj. Czekaj, kartę SIM wywalę, bo mnie przeszukają. 7-6. Janek, dawaj tu do tego krzaka. Wypierdol, albo nie, w Raptorze zostawię. O, tutaj. Nie, kurwa, nie, bo wiedzą, my nim jeździliśmy. Wypierdolę, dobra. Albo nie. Nie? Nie, no chuj, no co? No co, sprawdzicie? No może mnie przeszuka w sumie, no. Kurwa. Może któryś podsłuchał jakiś, kurde, gabaniarz. Już doniósł szefowi za ten. Ale on się nie rusza w ogóle. A tym. Patrzył się. A jak my będziemy na komendzie, go kurwa powinam? Przejdzie na komendę. No co, zadzwonię do Fernando i ten. I nam dostarczy szefa, nie? Powiemy, że to był prank i tyle, no. Zapraszam wszystkie jednostki miasta na kod 8 na komendę Mission Row. O kurwica. O kurwa. Nie, ja wypierdalam tą kartę, Janek, będzie... Przez wszystkich mnie rozbiorą do nawaleta i mnie przeszukają. Wypierdol. Stańmy tutaj. Stań. Chcę niego wypierdolić tutaj w krzaku. Wyjdź do krzaka. No, dobra. Wyjdź cały telefon. I dużo więcej. Lisa jest długa, więc nie będziemy wszystkiego wymieniać, bo pora jest późna. Wiem, że aktualnie przebywa on w mieście, bo karta jest nadal aktywna. A i ją sobie po prostu namierzyliśmy jednostką wewnętrzną, więc wiemy, że przebywał on w okolicach więzienia, a co dziwne, przebywał on w naszym raptorze policyjnym. Proszę? Coś tutaj jednostka, która przyszła z innego miasta, ma nam do powiedzenia? Nic nie było w raptorze. Szefie, ja Gołdę bardzo lubię, aczkolwiek nie znam człowieka. Neguję. Przedwczoraj się z nim spotkałem. No może tydzień temu się z nim spotkałem. No, 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 no,
Ej. No? Tam nie ma na pewno, że człowieku, no co ty kurwa. Ja pierdolę. Czy do 01, po co te karty SIM włożyć do szafki dowodowej? Dzwoni do ciebie. Ja nie mam kluczyku. Już mam. Dobra! Dobra, no i bajeczka, no i szefiące, ty się martwiłeś, wszystko pod kontrolą. No. Dobra, dawaj, dzwonię dalej. Co? I powiedzmy tak. Ale wyjdź z raptora, wyjdź z raptora. Spierdolę gdzieś tam pod drzewa. Wyjdź z raptora, drzewa, no, do masz, ten, masz kartę. Która to była? Ta. Ta, dobra. Idź tam pod drzewa, idź tam pod drzewa na drugą stronę ulicy. To nie ta, nie ta, nie ta. Nie ta? Dobra. To ta. Znalazłem wcześniej do tej... Kurwa, to nie ta. Czekaj, ja zobacz. Sullivan, o kurwa, to ta, to ta. Dobra. Janek ma. Dobra. My nie mamy GPS-a. Za coś, ale będę wiedzieć, że w laptop... Janek dzwoni? Janek dzwoni. A tak przy drodze? Franek tu, w krzaki wejdzie. Franek idzie do krzaka. Phoenix albo samochód odbiór. Co jest? Dobra. No, w szpitalu, co to za strzał? To siły. Ja pierdolę, jaki przypał. Jak tam, żyjesz? No, żyję. Dobra, udało ci się coś działać, czy nie bardzo? Facet chodzi do szpitala, trzeba strzelać do ludzi. Poczekaj sekundę, bo mi tu kurwa pierdoli, zaraz go odjebę. Dobra. No, mów, mów. Udało się coś działać, czy co? No właśnie nie, bo mi na więzieniu właśnie mi odjechał ten... Odjechał mi ten Sullivan i nie udało się... Kurwa, szkoda, bo już byśmy byli gotowi do akcji. Ja prawie straciłem przedmiot za bańkę, rozumiesz? Tego laptopa. Jest, no, trudno było go poddać. A czemu? Miał obstawę? No, no nie, no ale... Tak co tak powiem, to jest ziomek mój, więc... To jest twój ziomek? Ty z psem się kumplujesz? No to kurwa, Fernando, to nawet broni nie musiałeś brać, byś mu powiedział, że na kawę, rogaliki albo coś takiego go bierzesz. Ja cię mam uczyć, jak to robić? Ja mu powiedziałem, że ja go muszę poddać. No. Od razu mu powiedziałeś. No... I co, nie poddał się? Powiedział, że jedzie na komendę, bo musi kod 8 zgłosić. No, no widzisz, bo mnie szukają, kurwa. No. Dobra. Nie. No to jak kujesz tych zakładników? No musimy coś podziałać, musimy poddymyć, byku. Ale ty nie jedziesz do Fernando, jak kurwa, mamy pasyfika zrobić, jak się nie da jest to? Debilu ty! A, dobra. Ty, a masz dojście do C4-ek? O, jeszcze raz. C4 potrzebuję, pilnie. Nie ma jak. Kurwa, no i nie mów mi, nie ma jak. Zawsze jest jak. No nie ma jak. No to jak, działamy coś, poddymiamy? Trzeba tu kurwa, wiesz, zatrzeć tym miastem. Nie teraz, akcję mam. Dobra, to oddzwoń później, nie? Dobra, to będę dzwonił. Dobra. Dobra, Fernando ogarnięty. Dera do szefa dzwoń. A co szefowi powiedzieć? A bo nie, wyłącz w chuj to. Wyłączyć? Wyłącz w chuj. No dobra. Na pewno nie dzwonić do szefa? Nie. Tak po prostu? Ale co, nie dostał... A nagroda? No... Przecież znaleźliśmy. Nie wiem, no przynajmniej. Jebać policję! Jaki to debil jest, kurwa. To jest debil po prostu. Ogólnie to Franek poddymił. No w chuj. Bo Fernando powiedział, że się zna z szefem policji i go nie podwinie. Ja pierdolę. Matko kochana. Synu i córko.
zadzwoń do tej babki z Carzona. O! Ty, dzwonkiem zadzwonimy i uciekniemy, bajera. A to nie. O kurwa, zrobił. Zajebana. Totalnie incognito, totalnie. Czekaj, Bradek! Dobra, Janek idzie. Dobra. Ja będę ubezpieczał. Kurwa, Janek, chodź. Janek, ja swoją kartę dałem, kurwa! Ja pierdolę, Janek. Jak to teraz odkręcimy? Dobra, podnosi. Podnosi. Nie, dobrą? Bo moją. Dałem tamtą. Dobra, dobra, pasuje. Pasuje. No. A nas nie widzi, za chuja. Nie ma opcji. Nie ma opcji, człowiek. A my jak go widzimy? Bardzo dobrze. Sprawdza coś, sprawdza. Mówi coś na radiu. Pan Gołda dalej poszukiwany na mieście. Ty zostawił jako kartę na komendzie Michelu. No. Ale my to mamy łeb do interesu, szefie. Kurde.